Pedro Regis Anguera Brazylia, orędzie Matki Bożej, Królowej Pokoju, przekazane 23 grudnia 2023 roku. Drogie dzieci, mój Syn Jezus założył swój Kościół jako kanał zbawienia dla mężczyzn i kobiet wierzących. Jego Kościół jest wyjątkowy i w nim znajdziecie sakramenty jako kanały Jego zbawczego działania. Tym Kościołem upragnionym i zdobytym przez krew mojego Syna Jezusa na krzyżu jest Kościół katolicki. Nie oddalajcie się od Niego, ponieważ tylko On ma środki niezbędne do zbawienia tych, którzy wierzą w Jezusa. Nie zniechęcajcie się trudnościami, jakie napotykają mężczyźni i kobiety, którzy kochają i bronią prawdy. Nie ma zwycięstwa bez krzyża. Nadal wszędzie będziecie widzieć okropności. Demon spowoduje duchową ślepotę u wielu poświęconych ludzi, ale nie zniechęcajcie się. W wielkiej, ostatecznej bitwie zwycięstwo odniesie Kościół mojego Jezusa. Odwagi, módlcie się, szukajcie siły w Ewangelii i w Eucharystii. Podajcie mi swe dłonie, a ja poprowadzę was do mojego Syna Jezusa. Naprzód będę się modlić do mojego Jezusa. To jest orędzie, które wam dziś przekazuję w imieniu Przenajświętszej Trójcy. Dziękuję, że pozwoliliście mi spotkać się tu z wami jeszcze jeden raz. Ja was błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.